Miło nam Państwa powitać na zasłużonym Parc des Princes. To właśnie na tym obiekcie zagrają dziś piłkarze. Państwa dzisiejszymi komentatorami będą Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Bardzo nam przyjemnie. A dziś zobaczymy, jak przebiega rywalizacja na najwyższym poziomie we Francji. PSG zmierzy się z Brestem. Ciekaw jestem, co zaprezentują dzisiaj zawodnicy obu drużyn. Kibice są głodni dobrej gry, więc piłkarze nie mogą ich zawieść. Oby nie zabrakło tutaj zaangażowania. Teraz dobre zagranie. Czy potrafią to wykorzystać? Ponownie Mbappé. Pierwszorzędna teraz parada. Pierwszorzędna. Strzelający nie może uwierzyć, że bramkarz to wyjął. W okolice jedenastki teraz wrzuca. Obrońca na posterunku oddala zagrożenie. Bierze teraz na siebie ciężar gry. Ale teraz strzelił Neymar! Wspaniale, ten zawodnik korzysta ze swoich atutów. Potrafi je wykorzystać w 100%. Popatrzmy raz jeszcze na powtórkę gola. Z łatwością ogrywa tam obronę. A z takiego bliska to nawet my byśmy chyba trafili, Tomku. Pewne wykończenie i zero szans na obronę. Prowadzi zespół PSG. Rywalom będzie trudno to odrobić. Uwagę mediów przed meczem skupił na sobie Kylian Mbappé. To od jego dyspozycji zależeć może wynik spotkania. No nie sposób go powstrzymać. Strzela seriami i z taką formą pobije wszelkie rekordy. Nie chciałbym być w skórze obrony. Ale chwileczkę, chyba będzie bramka. I mamy szybko kolejne trafienie. Zespół wygrywa już różnicą dwóch goli. Czy to przypadkiem nie nokautujące uderzenie? Przyjrzyjmy się tej akcji. Znakomite to ostatnie podanie za linię obrony. W futbolu nie ma miejsca na pobłażliwość. Taką sytuację dwóch na jednego musieli wykorzystać. Widzimy teraz reakcję menedżera na kolejną bramkę. Radość absolutna, bo plan zrealizowany w 200%. Na razie 2-0. Neymar, podanie zwrotne do Mbappé. Mbappé teraz przy piłce. Najprościej teraz jak się da, byle dalej. Powstrzymany ten atak, ale akcja wyglądała groźnie. Muszą się bardziej pilnować. Sędzia odgwizduje spalonego, a to było wszystko na granicy. Tym bardziej, że okazja była z gatunku tych najlepszych. Ma piłkę i biegnie z nią do przodu. Uwolnił się teraz, może spróbować wrzutki. Tak jakoś bez przekonania wybił tę piłkę. Nadal może być groźnie. Twarde wejście, ale skuteczne. Znajduje tam Kyliana Mbappé. Słupek! Gdyby nie bramkarz, piłka wylądowałaby w siatce. Wspaniała obrona, naprawdę. Teraz bramkarz pokazał cały swój kunszt. Znakomity timing i wyczucie. Przewidział dokładnie tor lotu piłki i nie dał jej wpaść. No tak, oczywisty faul i sędzia dyktuje rzut wolny. Sędzia wyciąga żółtą kartkę. Tak, trudno mówić o pomyłce.
tuż obok bramki. Kto by przypuszczał, że to będzie strzał? Na pewno było to zaskakujące, ale jednak szanse na powodzenie były niewielkie. Oddali piłkę przeciwnikom. Oglądamy teraz Kyliana Mbappé. Trzeba się tutaj było wyciągnąć. Piękna obrona. Głęboko w pole karne zagrywa. Wybicie. Obrońca pokazał, że zna swój fach. Sergio Ramos. Nie powinni grać aż tak pasywnie. Rywal na nich usiądzie. Dobra centra w szesnastkę. Ależ się teraz rzucił bramkarz. Świetna obrona. Teraz z rogu na 11 metr. Mogło być groźnie, ale pewnie wybijają. Świetnie się teraz zastawia. Widać, że umie to robić. Piłka jednak nie opuściła placu gry. Może być groźnie. Ulala, co za refleks! Bramkarz ratuje im skórę. Nikt nie miałby pretensji, gdyby to wpuścił. Strzelali prawie spod bramki, a mimo to wybronił. Rzuca w okolice 11 metra. Piłka w siatce! Ależ są w formie. Mają teraz już 3 bramki przewagi. Raz jeszcze okazja, by przyjrzeć się tej bramce, a wszystko zaczęło się od świetnego dośrodkowania z rzutu rożnego. Potem już było z górki, doprawdy luksusowe warunki w szesnastce. Wystarczyło główką skierować piłkę do siatki, nawet nie odrywając się od mura. Rzadko widuje się tak ostre, tak jednostronne strzelanie już w pierwszej połowie. No cóż, wynik wygląda jak wygląda, jakby już było pozamiatane. Dobrze teraz na dobieg, Mbappé. Mbappé teraz przy piłce. Neymar, szansa! Nie do wiary, nie mają litości. Powiększają teraz przewagę do 4 goli. Po otrzymaniu piłki od razu było jasne, że ta za chwilę znajdzie się w bramce. Z takiej odległości nie można było spudłować. Widzimy teraz reakcję menedżera na kolejną bramkę. Radość absolutna, bo plan zrealizowany w 200%. I po tej bramce jest 4-0. Sędzia zadecydował o doliczeniu 3 minut gry. Teraz okazja przed nim. Dobrze obroniony strzał. Dośrodkowanie gdzieś na 11 metr. Wybija bramkarz. Mamy strzał, ale strzał zablokowany. Gwizdek sędziego kończy pierwszą część meczu na Parc des Princes.
rozległ się gwizdek. Ruszamy. Przed nami druga połowa tego spotkania. Jest okazja na dośrodkowanie. I co? Obrona wybija piłkę po tym dośrodkowaniu. Ma teraz szansę. I broni bramkarz. Coś niebywałego. Wszyscy sądzili, że będzie gola jednak. Ashraf Hakimi. Messi. Mbappé. Idrissa Gueye. Ma sporo miejsca, czy dośrodkuje? Ależ okazja dla Messiego! Jest! Znowu gol! Bramka za bramką, drużyna przeciwna na deskach, a im się nie nudzi, strzelają, strzelają kolejne gole! No i teraz widzimy w powtórce, że chyba dopisało tutaj trochę szczęścia przy tej bramce. Niewiele brakowało, a piłka trafiłaby w poprzeczkę, ale koniec końców liczy się efekt końcowy. A zatem jest decyzja, będziemy mieli zmianę na boisku, bo to jest ławka. Powiększają przewagę, 5-0. Pogłoski łączące tego zawodnika z Paris Saint-Germain pojawiają się coraz częściej. Jak myślisz, Jacku, czy rzeczywiście jest coś na rzeczy? Też słyszałem o tej plotce i powiem ci, że taki transfer miałby sporo sensu. Ostatnio ten zawodnik złapał jakby wiatr w żagle i na pewno jest łakomym kąskiem na rynku transferowym. Myślę, że już niedługo dowiemy się więcej. To Messiego. Wybicie. Obrońca pokazał, że zna swój fach. Teraz okazja. Są koledzy. Można wyprowadzić kontrę. Tak to powinno wyglądać w odbiorze. Verratti. Marco Verratti. Znajduje tam Kyliana Mbappé. Okazja, Leo Messi. Bramka! Kolejna dzisiaj w wykonaniu tego zawodnika. Dla obrony rywali jest dzisiaj nie do zatrzymania. Cały stadion wstrzymał oddech, ale bramkarz nie miał najmniejszych szans z tej odległości. Trafia do siatki z łatwością, jak na treningu. Zmiana zawodnika w ekipie PSG. Ależ to jest popis jednego zespołu. Postawę drugiej ekipy najlepiej przemilczmy. Zapraszamy też do obejrzenia zbliżającego się ciekawego spotkania Ligue 1. Paris Saint-Germain zmierzy się z Reims. Obie drużyny będą... Zaraz, z tego musi być gol. Ależ obrona teraz! Wydawało się, że to musi wpaść. Mocne wejście, ale czyste. Neymar teraz w szesnastkę. Nie, nic z tego. Bardzo przytomna teraz interwencja. Groźny strzał głową. Przez chwilę myślałem, że wejdzie, ale broni to i nie ma gola. I oto z piłką Neymar. Wspaniała interwencja bramkarza, ależ Robinsonada. A zatem będzie zmiana. Otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych.
Na 11 metr z rogu. Zmarnowana teraz okazja z rzutu rożnego. Świetne wejście, piłka odebrana. Dobrze, mierzone podanie na dobieg. Dobrze, zażegnał niebezpieczeństwo tym wybiciem. Podanie skierowane do Verratti'ego. Teraz powinna paść bramka, co za interwencja! Przy strzałach z tej odległości liczy się przede wszystkim refleks, no i to chyba umożliwiło tutaj szybką reakcję. I mamy nowego gracza PSG na boisku. Głęboko w pole karne zagrywa. Nie tym razem. Rywale neutralizują zagrożenie z rożnego. I oto z piłką Leo Messi. No, szkoda teraz. Ładnie się złożył. Wszystko zrobił jak należy. Zabrakło trochę szczęścia z tego voleja. Pozostało już tylko 120 sekund. Twarde wejście, ale skuteczne. Leo Messi. Neymar, szansa. Gol! A to oznacza, że jesteśmy świadkami hat-tricka, szanowni państwo. Kapitalna dyspozycja i skuteczność zawodnika, a przecież mecz jeszcze trwa. Popatrzmy raz jeszcze, ponownie umieszcza piłkę w siatce. Hat-trick na koncie. Muszę przyznać, że po drugiej bramce trochę się tego spodziewałem. Jest dziś w niesamowitej formie. Brawo! Do końca meczu już tylko minuta plus 100, co doliczy sędzia. Koniec spotkania. Paris Saint-Germain zgarnia dzisiaj komplet punktów. Tak, pokazali dziś, że kiedy są w formie, to nikt nie ma tutaj nic do powiedzenia. Zasłużone, wysokie zwycięstwo.